Witam widzowie, ej, ładnie się ubrałem? Dobrze, czat, niech będzie. Obiecał, to obiecał. Czy to jest grzyb? Czy to jest grzyb? To jest grzyb. Halo? Erwin, chciałem ci wręczyć medal oraz gratulacje. O, proszę bardzo, dziękuję, a za co? Zostałeś dzisiaj okrzyknięty najlepszym kierowcą w naszym mieście. Dziękuję, dziękuję. A ja z Vasquezem dostujemy tytuł najlepszych hakerów. Nie, no wy możecie ewentualnie być top 2 ex aequo. No, drugich teraz najlepszych hakerów. Teraz pytanie, nie, no kierowców. Hakerów, to nie. Tam... drugich hakerów, a ty najlepszy kierowca. Dobra, nie ma problemu, jasne. Dlatego dzisiaj kierujesz na napadzie, jakby jakiś był. Nie, ja dzisiaj jakiś napadzik, ten? Słuchaj, jest nie legalny wiem. Luty, pojechało cię. Ty, gdzie jesteś? Na paleto. Jadę, pojmy. Trzymaj się. Dobra, nara. SR Hill DJ. Kurde, myślałem kiedyś nad Song Requestem. Ale Song Request akurat byłby ciężki w moim przypadku. Bo... patrząc na to, co ludzie dodają na 70... No patrz. Wszystko w porządku? Tak, wszystko. Bo pani przywaliła tutaj w tego pana, trzeba zapytać się, czy mu wszystko jest tak, w porządku. Tak, już zaraz zobaczę. Okej, ja zobaczę za panią, spokojnie. Przepraszam, czy wszystko jest okej? Okay? 8 miesięcy suba, 2 dni przed odnowieniem, bo TTV coś znowu psuje, fuck yeah. On nie żyje! Przepraszam, o nie. Chwila. Ja robię teraz obywatelskie zatrzymanie. Nie no, ja usłyszałam tam tylko poruszenia, tego pan utrzymał. Nie, spokojnie, nie, zaraz to, nie? Wyjaśnimy to z władzami, na spokojnie. Już daję. Dzień dobry, czy widział pan, co tutaj się wydarzyło? Ta nie, pani uderzyła w pojazd ten i pani nie żyje w tym samochodzie. To nie żyje. Nie żyje. Czy możemy przystąpić do obywatelskiego zatrzymania tej pani? Zapraszam, bo to nie są... Pan, czy jest potrzebna pomoc medyczna? Tak. Zapraszam, ja panią zostawię tutaj z tyłu, żeby pani mi czasem nie uciekła. I będziemy... Nie ma... Dobrze, fantastycznie. Ja dla pewności zablokuję, bo tu nigdy nie wiadomo, co się stanie. Szanowna pani, a pani w ogóle zdaje sobie sprawę, co pani zrobiła, że przez telefon pani rozmawia prowadząc pojazd? Wie pani, z kim pani rozmawia? Erwin Kapuś Knuckles. Już tutaj, proszę bardzo. Nie ma najmniejszego problemu. Nie ma problemu. Spokojnie. I już wysyłanie jest lokalizacji. No nie, spokojnie. Pojedziesz czy skąd? Jeszcze raz, Davidzie, ja obecnie robię obywatelskie zatrzymanie. Osoba potrąciła lokalnego kierowcę i wezwałem straż i policję. Ja pierdolę, popierdasz COVID. Dawaj, tunel pod bazą wojskową. Dzień dobry. Proszę zobaczyć, ta pani stojąca na pojeździe potrąciła tą panią. Ona nie żyje, sprawdziłem jej puls. A ta pani pierdoli, teraz świadkowie są tutaj. Wszystko widziałem. Pani, halo. Szkoda, mówię, że nie żyje. No muszę sprawdzić wszystko, muszę wykonać. No i co? Dobrze. I co? Tutaj sprawdzę, tutaj puls na tętnicy szyjnej. Muszę odliczyć to do 10. No niestety tutaj już koronerzy będą musieli przyjechać. Niestety oczywiście. Obrażenia były zbyt wewnętrzne. Czekamy na policję. A policja przyjedzie, bo jakby tak... Tak. Dzwonię jeszcze raz potwierdzić. Halo, no już jadę. Kurde, jedziecie, czy co? Tu jest miejsce śmierci. Już pędzę na... Dobrze. Jadą. Tutaj wypiszę akt zgonu. Akt zgonu, proszę bardzo, akt zgonu. O, oczywiście. Witam serdecznie, IMS też na miejscu. Panowie, ta pani, która stoi na pojeździe, przypierdoliła... Co przypierdoliła? Liła w ten samochód i proszę zobaczyć. Zobaczcie na tą lokalną. Brak pulsu. Jadą psy. Psy jadą. Psy, korwetta. O, fajnie. Rozjechała się po drodze. Nie żerujesz.
Jasne, jasne, człowiek umiera, będzie się chał tyłem, jasne, super. Człowiek dzień dobry, umiera. Dzień dobry, funkcjonariuszu, kapitanie, dobry, witam serdecznie. Proszę drogę, zablokować moment, drogę, moment. Proszę zablokować drogę. Blokuj drogę, blokuj drogę. Dobrze, że są funkcjonariusze, kiedy się źle i niebezpiecznie. Dobrze, że są funkcjonariusze w tym mieście. O, proszę stać, no proszę stać! O nie! Jezus Maria! I o tym właśnie nie. mówię, o tym właśnie pa, mówię. Panu się coś stało? Nie, mi się nic nie stało. Papa, cały? Tak, tak. Dobrze, panie Gregory, jadę Ferrari, prawda? Jadę. I nagle widzę, jestem świadkiem, jak ten dominator wpierdala się w ten pojazd. Proszę zobaczyć, lokalna kobieta umarła. Medycy stwierdzili zgon. Pani oczywiście stała się krzywda, my z tą tak, wiadomo, rozmawiamy. Krzywda. Zapraszam. Oczywiście ja tutaj, mogę, tak, wzywała, ja wzywałem. Tak, zapraszam są tutaj. Ja wzywałem, oczywiście. Kilka spraw załatwimy. Oczywiście. Ojejku, pan krwawi? Nie. Proszę się odwrócić do mnie. Krew mam pan na plecach, Jezus Maria. Gdzie? No, da pan zobaczyć. Spierdalaj lapsie. Dobra, jedziemy, bo się rozpruli na nas. Wyjdź z pojazdu, jesteś poszukiwany, wyjdź! Nie! Kurwa, przepraszam, medyk! Kurwa, nie spojrzałem do tyłu, panie TJ, pan ogarnie tego Montana, on jest popierdolony, spowodował wypadek. Jedziemy, bo jest przypał. Za co jestem poszukiwany? Kurwa, ale medyka potrącić, to jest kurwa jakiś pierwszy dzień RP w 2018, czy co? Czekaj, bo wakacje! Jakiego jubilera? Gregory mam tam. Boże, Bartuś, nic nie jest? Dobrze. Grzechu, nie wyzywaj Pana Boga nadaremno! Dobra, gdzie jesteś? Przy helikopterze. Nie uciekasz stamtąd? Co ty? Cicho. A to nie jest uszkodzone? Nie. Bierz Ferrari. Dobra. Mam wetę. Dawaj wetą tu do mnie. Gdzie ty jesteś? W stronę miasta, autostrada w stronę miasta. Biegnę. Gonią cię? Nie wiem. Przejadę przez tunel, tylko żeby grzechu mi pod koła nie wbiegł. Dobra. Lecę przez tunel. A przepraszam, ktoś w tym pojeździe? Dzień dobry, do widzenia. Tu. Do widzenia. Ale kurwa, przypał. Chciałbym zajebać Helkę, ale... Mamy porwaną korwetkę na kanapę. O, to nieźle. Kurwa, wskoczył za nami, debil. Przypał, słuchaj, ale to jest ale widzisz jaka synergia? Ja podbieram Helkę, a ty od razu mówisz, że już podjąłeś korwetę. To jest flip i flap, rozumiesz o czym mówię? I już do mnie dzwoni. Oczywiście, Iwo, jak najbardziej. Gdzie wy pojechaliście? Iwo, Ferrari, tutaj, jesteśmy w tej korwetcie. Podjęłej. Dobra. Jedź do miasta, odstaw ją gdzieś na Helkę. Dobra. Nie mają. Mają! Bo Montana, ja go zgłaszam. Wzywam go na miejsce, bo jest miejsce śmierci, a on mnie chce skuć w kajdankę, a ja od razu wyrywam się. I ja, słuchaj, to wyrywanie się z kajdanek to jest w ogóle najwyższy level. Nie mamy paliwa. No nie mamy! O, odpuścili! I spadajcie do miasta! Odpuścili! Dawid powiedział, żeby zostawić tę korwetę, bo nam się przyda. No tak, oczywiście. Wysiadł z kurwa! Full pita do przodu, trzeba ją zgubić. Spokojnie.
Torba na dowody z łuską. Biorę. Stary, to smocza łuska. Travis. Smocza łuska. Bo zbroja. Dawaj, najpierw zatankuj, najpierw zatankuj. Pierwsze co trzeba. Tak. Pierwsze co zatankuj. Nawet jak kogoś mamy na ogonie, ale chyba nie mamy. Stary! No. Też o tym myślę. Tak. Założyć C4 na auto i mu je oddać. O kurwa, tak! No i teraz żeś powiedział i chuj się z... I jak wsiądzie szczęśliwy odjechać, to... Bamba jest w boilerze! Co mnie podbija? Odbija ci ją, bo jest uszkodzona, bo w brzuchu ma założone najniższe zawieszenie. Gdzie mamy wysłać plecak? Na dachu napis na 060. 060 i kolor inny. Siema Kamilek. Halo, jaka to plan? Zmieścić, no właśnie, przemalowujemy wetę. Ej, okej. Dobra, dobra, jak będziemy... Czekam na DPS-a, jak będę mógł obserwować. Dobra, dobra. Dziś około komendy podstawimy, dobra, elo. Dobra. Dobra, i to wszystko? Dało. Czy jeszcze coś... Ale samochodzik z Hot Wheelsów. Jest wszystko zajebiście, tak się to robi. Ty, sprawdziłem godzinę i było 4:20. Patrz. To na który... ten... Ty, do Bagaja można... A na mnie opłaciłeś, za 5K to już na mnie, tak? Ty, gdzie postawić samochód, żeby dało się spód zobaczyć? Ja wiem, na wysięgniku. A jest tu? No, czekaj momencik. Ale nie, nie, tak bardzo. Nie, nie możesz tak, nie możesz tak. To można spróbować osiadkę tutaj po prawo. A co chcecie zrobić? No, zrzucić C4 na spód. Oj, uważaj. C4 na spód. Podjechać po co trzeba było. Na no, no, no. Chodź na budowę. No, no, no. Co no. Zrobić, chodź. A jakby do bagażnika wrzucić otwartego? Ej, w sumie? Nie, bo ona się, może, dać na górę. Wiesz o co chodzi, dobra, nie? Dobra, chodź tutaj, patrz. Tu wiedź i wiedź tylko przodem myciutko, żeby był przód tutaj nad przepaścią. Wiedź to. Ta, no. wiedź tu. Tak delikatnie. Leciutko. Daj jeszcze szmacie. Jeszcze. Czekaj, daj szmacie trochę jeszcze, no. Troszeczkę jeszcze. Daję gazu. Jeszcze troszeczkę. Dobra, no i tu by się rzuciło no już wtedy. Dla pewności, podjedź jeszcze, bo tu jest jakaś kurwa bariera. O, teraz, o, jeszcze. O, idealnie. No i teraz mamy to. Już. Jeszcze troszeczkę może. Dobra. Myślisz, żeby je walić? Dawaj. O, zajebiście jest! Zaleciało to. Nie, jest na niej. No jest kurwa, dobra, klasa. Teraz Iwo, nie możesz z niej wysiadać. Bierzemy drugą furę siwy z Dawidem i tak. Dzwoń do Boba. Dobra, dzwonię do Boba. Słuchaj, zrobimy tak. Bob do ciebie wsiądzie na pasażera, tak? Dobra. Bob do ciebie wsiądzie na pasażera i ty podjedziesz pod komendę na parking, wysiądziesz, my cię zgarniemy, a Bob musi zostać w wecie cały czas. Dobra. Ale czekaj, jeszcze raz, czyli tak, parking policyjny, wjechać... Czyli nie, podjeżdżasz pod Boba, aha, bierzesz Boba, bo chodzi o to, żeby oni tego nie odholowali. Ktoś cały czas musi siedzieć w furze, dlatego dobra. Bob wsiądzie na miejsce pasażera. Podjeżdżasz pod komendę na parking policyjny, ten przed komendą, wysiadasz i mówisz Bobowi, żeby został na miejscu pasażera. Cały czas, nie może wysiadać dobra. Z fury. A ty potem wsiadasz do nas, bo my będziemy jechać za tobą. Dobra. To dzwonię do niego. Ale czekaj, nie. Podjedźmy no. Na razie wszyscy w jedno miejsce. Stare Legendary, parking Stare Legendary. Dobra, to... Dobra, i do Boba też dzwonię. Czy Bob wie, gdzie jest Stare Legendary? A ja muszę z nim jeździć, tak. Wiesz co, ja muszę z tobą jeździć na razie, bo inaczej no, C4 ten. Dobra, jedziemy na Stare Legendary. Mniej więcej pamiętasz, gdzie to było? To stare... A, to jest tam przy... Halo. No co tam? Gdzie jest moja beta? Przemalowałem ją na wyścigowego Hot Wheelsa. Chcesz ją odzyskać? Co zrobiłeś z nią? Jest czerwono-niebieska. Hot Wheels. 60, tak. Dobra, to możemy się ją dostarczyć, bo w sumie chciałem tylko... Ale musisz ją jeździć dzisiaj cały dzień, tak? No, słuchaj, dla mnie... Do 21, do 21. Okay. Dobra. Okay. To podstawimy ci ją pod komendę. Nie pierdolę, że się zgodził. Dobra. Tylko czekaj, bo jesteśmy daleko. To ja ci zadzwonię, jak po prostu będzie już tam na miejscu. Dobra, elo. A od tylko motocykle 2,90 zł, bitch. To już 3 miesiące, a zaczęło się od gifcinka od Xylaxa Edron Love. O kurwa, muzyka.
Historia lubi się powtarzać. Historia się powtarza. Bob, słuchaj, masz misję. A co jest dzisiaj do zrobienia? Bob, słuchaj, musisz wsiąść na miejsce kierowcy. Nie możemy pozwolić, żeby ta fura była odholowana. Dobra. A jak ktoś w niej siedzi, to nie jest. Dlatego to musisz wsiąść na miejsce pasażera i siedzieć. Nie. Iwo, stop. Wysiądź, Bob. Iwo zostaje. Dobra. Iwo na miejsce kierowcy i ty, Bob, na miejsce pasażera. Dobra, pasuje. I co by się, Bob, nie stało, siedzisz tam, nie wysiadasz. Pod żadnym pozorem, zajebiście. Nie uciągnę. Dobra. Dzwonię do kuja. A jak będzie brama zamknięta, to tam z przodu po prostu. Czekaj, stój. Kuj, parking stary Legendary, go. Dobra. Nie, Iwo, ty parkujesz tak jakbyś był gościem. Po prostu przed, wiesz, ten taki parking uliczny. I wysiadasz i wsiadasz do nas, a Bob zostaje w środku. Pewnie, że tak. Bob, mówi ci coś ta muzyka? Do nas to wybuchnie. Ej, wiesz coś, ej wuja, wiesz coś najlepsze? No. Że jak auto wybuchnie, to ta muzyka nadal będzie, kurwa. I Boba wyciągamy tym razem. Bob, kurwa, operacja jest do zrobienia. Jestem gotowy, chociaż na tym ostatnio to się różnie skończyło. Dobra. Jak coś, to Iwo powinien do bagaża musieć. Dawaj, Iwo. Albo do Skalena, bo u nas. A my wiesz gdzie, nie? Na ten taki parking tam obok. Kurwa, mocny temat, widzowie. Ej, siwy. Mocny temat. Legalny luty, kurwa, z bombą jedziemy. Dobra, zaparkuj tak, żebym ja widział. Zaparkuj tak, żebym widział, na pierwszym tym, no. Dobra, i trzeba dać znać Grzechowi, że korwetta stoi pod komendą. Tak. Witam. Dajcie znać Grzechowi, że korwetta... Dzwonię. Skyline... pod komendą tak zostawiłem. Tak to robię, Hot Wheelsa. Ale się jedź nim do 21, przynajmniej, błagam. Jak się zobaczy na mieście, to pierdolę. Jest. Jedź po mapa! Policja z komendy wybiega. Ja O kurwa! Nie uratujemy, Boba. Nie, uratujemy. Wysiądź i celuj do policjanta, ja biorę Boba. Nie no. Dobra. Jedź Boba. Nie. Wysiadam. Z długiej celuj. Długa, wsiadaj. Spokojnie, my tylko bierzemy! Ała, udało się! Mamy go! Bo ja mam kałacha, no tak, dobra. Co jest tutaj? Z kałachem wybiegł, która to Boba! Kot czarny, polis! Zostajała! Chyba strzelają! Chyba mi się, ten pojazd jest pancerny, ja bierzę. Co jest A wiesz co jest najlepsze? Że pierwsze co powiedzą 100% to carbonara wyciąga kagan. Ja bym się nigdy tak nie ubrał. Op, mamy cię. To kurwa, okay? Wszystko dobrze. Jest git. Nic kurde, nas nie go. To chyba Jakuza pozdrawia. Jakuza pozdrawia. To Jakuza była od początku, tylko tutaj scenariusz się pomylił. Dobra, jest git, wymieniamy fury, zaraz się spotkamy. Ja pierdolę. Co oni zrobili z tym autem? No okej, same wrąca lot, okej. Przed komendą wybuchły wszystkie 4-2-0. O Jezus. Ej panowie, musimy zrobić tak, że jak będzie ta muzyczka leciała, żeby każdy spierdalał od razu, jak tylko kurwa usłyszy. My jedziemy na paletę już. A gdzie ja mam jechać z Bobem? No to gdzie się zbieramy? Arcade? No trzeba go uratować jakoś. No nie wiem, czy coś teraz robimy, czy jak. Tak, tylko dobra, to ja Boba dam na szpital, Ale wiesz co, Bob, niektórzy chcieli cię zostawić, ale ja powiedziałem, nie ma opcji. A dziękuję ci. Nie ma problemu. Jak zawsze można było liczyć. Bob, się, ponieważ... nie chcę cię, bo ja uratowałem cię, żebyś się za bardzo nie obraził. Bo jeszcze jest jedna robota dzisiaj. Nie ma problemu, bardzo chętnie. Słuchaj, oglądasz Breaking Bad? Breaking Bad, taki serial. No, kojarzę. Tak. Kojarzysz wózek inwalidzki, kurwa, detonacja bomby? Coś mi tam świta. To dzisiaj, kurwa,
jeździsz na wózku. Ja, bombowy pomysł, jakbyście. Ojej, przepraszam. Dobra, panowie. Dzisiaj rozpoczynamy walkę i wojnę. Dzisiaj, z racji iż wspaniliarze są osłabieni, robimy następującą rzecz. Wchodzimy do restauracji i jeżeli znajdziemy tam jakiś opór, eliminujemy to z tłumików. Wynosimy wszystkich z Al-Oro gdzieś przed restaurację i udajemy kelnerów. Czyli musimy tam wejść jako kelnerzy. Jeżeli przez 30 minut spadiniarze nas nie wykurzą, to przejmujemy tą restaurację. I teraz, po co jest nam wózek? Bob będzie udawał klienta. W momencie, kiedy jacyś spadiniarze wjadą na pełnej pizdzie na restaurację, Bob do nich podjedzie. Bob do nich podjedzie i zdetonujemy wózek. Ja wyobrażam tak? sobie, Bob podjeżdża i... Ej, macie może przez chwileczkę wyjść? Macie może! Kurwa, termin! A nie, mi się podobało, jak wtedy mówiliśmy, Bob, musisz ich wywabić z restauracji i Bob do mnie mówi taki tekst. Mam nawet pomysł jak. I ja sobie myślę, kurwa, to musi być jakiś genialny pomysł. Podjeżdżam, on mówi, ej, chłopaki, wyjdziecie na chwilę. To był ten masterplan. Ale jestem też przygotowany. Dobrze wiem, jak się z nim poradzić. Dobrze, dlatego teraz robimy tak. Musimy się przebrać wszyscy za kelnerów. Tak, tak jak oni Bob się przebierają. W tym czasie musi dojechać wózkiem. A Bob, ty musisz w tym czasie podjechać w okolicy Al-Oro. Dobra. Ale nie, nie do restauracji, tylko tak będziemy się kręcić. Ilu nas jest? Nie. Pięciu. Nie licząc Boba, bo Bob nie będzie przejmował Al-Oro teraz. No to zajebiście, to akurat. Kuj, czy są jakieś obiekcje? Nie ma. Fantastycznie. Zajebiście. Bardzo dobrze. Nie, już. Jedno. Jaką? Że ich nie ma. No to unlucky w takim razie sytuacja. Dobrze, to w takim razie nie ma problemu. Dobrze, czas i tak się będzie liczył. Dobra. Zup. Idealny. Zobaczenia na miejscu. Przebierzmy się wtedy teraz za kelnerów. Ja dopiero na burgera chodzę. Ale to jest, widzowie, giga plan. Ty. No? Jakbym wziął helkę i długą i stanął na dachu tam, po drugiej stronie ulicy. Można, można. Tylko na razie musimy wszyscy razem tam wjechać, bo nie wiadomo ilu tam jest. Dobra, to wjedziemy razem, jak widzę, ale... Oczywiście na wózku inwalidzkim będzie muzyczka leciała. Operacyjny MNL nie odbiera ode mnie połączenia. Może umarł? MNL nie odbiera. Może usnął? 4 miesiące od pierwszek Pacyfika Pepo Jammer. Nie możemy bez Boba zacząć. Kurwa, ja fur się zjechało. Wjechać się tu na dach? Wjechać się tu na dach po lewej? No. Przejmij sterki. A daj mi na dach na stację. Ja się kupię na dach. Ja idę zamówić tiramisu. Gdzie on jest? Żyjesz? Kurwa. Pani mi myśmy potrącili, to ci od tych pół miliona. Masz wózek? Właśnie nie, bo uderzyli we mnie. Jak to? Z tej restauracji. I z tej restauracji mnie porwali. Serio? Z restauracji go porwali? Sam gość. Chyba. Dobra. To ja ukradnę wózek jakiś ze szpitala. Ukradnij, podejdź po restaurację. Dobra. Tak. Uwaga, laborant jechał i pierdolnął Boba, jak jechał na wózku po środku ulicy i obok niego była Miley i Stones, Alora. Taki laborant przekazał. Dobra, spoko. Ciekawe skąd wiedzą, kurde. No, Boba porwali. Ale już jedzie. Mogło 4 sekundy z idolem. Co z tymi czterema na dole tu robimy? Rozpierdamy ich, tylko niech Bob przyjedzie. No. Jak usłyszysz strzały z dachu, to znaczy, że zaczęliśmy i ogień. Dobra. Jest Menel. Ty, dobra, jest on, widzisz? Widzicie Menela? B.O.B. biegnie, no. Dobra, no to możemy zaczynać. Panowie? Kurwa. Czyste strzały na tych tu trzeba mieć. Ja ready szepnę tylko. Niech chuj im coś powie, chuj im musi coś powiedzieć. Dobra, ja walę w Miley. Wybierzcie sobie cel. W sensie w tą pomarańczową. Ja ten po lewo. Dobra, gotowi? Tylko kuj im musi coś powiedzieć. Co ma im kurwa powiedzieć? Siema? Dobra. Jezus, wy...
Niech to, Iwo, wybierz sobie cel, dobra. Ja zaczynam. Dobra. Nie spadł. Z dachu walą szmaty. Wchodzimy do środka. Powiem wam, że to ja jestem na tym dachu. Wchodzimy do środka. Dobra. To David jest na dachu. Dobry, pani podniesie ręce do góry? Ręce. Już, spokojnie. Dobra. Masz liny? Mam. Zakuwam. Zakuwił. Lewa, prawa, Zły adres pani wybrała. Szanowna pani, dzisiaj przejmujemy tą restaurację. Tacy jesteśmy. Zabiorę tylko pani jakieś niebezpieczne rzeczy, bo lina się zawsze może podlodować. Spokojnie. Co znajdę w torbie? Nie wiem nic. Czemu pani taka jest zdenerwowana? Spokojnie. A jak mam nie być zdenerwowana? No przychodzą tu panowie z bronią i celują do mnie. Co mam być, kurwa, szczęśliwa? Martwa. Ktoś podjechał, odwiózł. Kurwa, wywody mi będzie robiła. Jak celuje do niej skałacha. Chodź, będą dwie osoby. B.O.B. Pomagam B.O.B. Dawaj B.O.B., dawaj. Dobra, spokojnie. Dobra, czekaj, zaraz będzie zamówione. Stój. Oczywiście. Jadę po długo, mi staje druga strona ulicy. Oj, kurwa, tego się tak nie da nawozić. Dobra, będzie tu stało, no spokojnie. Będzie trap na podłodze. Pewnie, zaraz obsłużymy. Minie przytomna, lecimy. Już wiesz, gdzie jesteś. Dzień dobry. Co podać? Dobry. Makaron. Ten słynny Araoro. Araoro? Oczywiście, jak najbardziej. O, i z dodatką cebuli. Mam własną. Oczywiście. Aaaa, cholera. Wie pan, inwalida. Oczywiście. O, proszę bardzo. Moja cebula. Dzięki za suba. Ambulans przyjechał. Ok. Chcesz? Czy można tutaj palić w lokalu? Dzień dobry. No nic, tam siedzimy elegancko sobie tutaj makaron zamawiać. O mama mia, nieprzytomna kobieta. Jezu, o mama mia. Przybiegli tu jacyś ludzie. Mój Boże. Proszę. No ja się nią zajmę. Czy ten chłop... Ty chłop to jaki wbiegł? Nie ty. Ten czarny. A to jest kurwa Karbo, ja pierdolę. Się nie wpierdalaj tutaj. Jak powiedział, że na chłop do nich strzelaliśmy. Witam. Do kogo? Do tych tam. Na chłop do nich strzelaliśmy? A na chłop porywają nam boba, szmaty jebane za Aloro. Na chłop strzelać do Aloro. Żebyś będę ich poddawał? A spokojnie. Dzień dobry. Co podać? Bym prosił coś do picia. Dobry człowiek. Oczywiście, jak najbardziej. Proszę bardzo. Tylko, że ten pan był chyba pierwszy. Szejki tu skawkowe. Nie, on czeka na zamówienie. Proszę bardzo. A na tacy, na tacku najlepiej podać. $12. Najlepiej na tackę. A można na konto, bo... Oczywiście, 47780. A słuchaj, chusz do głowy, że jak się wtrącę. Masz może papierosem jakiegoś czego, bo tu podobno palić można. To jest najlepsza restauracja w mieście. Dziękuję, życzę miłego dnia. Ej, ale czekaj, gnoju. Papierosa miałeś poczęstować. Papieroska jeszcze tutaj dla stałego klienta. Ja nie jestem palący. Gdzie? No. Dobra, no to dobrze. Śmierzbiła łapa, że mu dziękuję, o, cholerny. Fantastycznie. Ale 25 minut, proszę bardzo. Musimy tutaj wytrzymać 25 minut. Tak. Nikt nic nie wiedział. Dzień dobry, panie lokaju. Och, Don. Oj, tak. Postaw. Idę na górę na taras. Spadino! Toż zaszczyt dla ciebie pracować.
Antystycznie. Trzymaj burgery. Dziękuję. Ktoś podjeżdża! Dziewczyna. To klienci? Mruga. Mruga. Dobry. 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 Witam serdecznie. Tak, w masz lokalu? Ja tiramisu, tiramisu nie mamy. Burgery bez od dzisiaj. Tylko burgery. To poproszę jednego. Super. Czy was pojechało? Proszę bardzo. Nie, no rozjechaliśmy jakiś... w ogóle kelnerka podnosi ręce, jest na mnie wkurwiona, to odjechałem. Poggers moment. Rozjechaliśmy z dachu Miley jakichś tam trzech typów. Ach. A Bob, czym jesteś na wózku? Bo on no na wózku miał ich C4, ale na C4 jest na podłodze jednak. Nie, ale i tak już się wczułem, już się przyzwyczaiłem do bycia inwalidą. Próbuję jakiś Willy zajebać, ale nie, jeszcze nie potrafię. A czy przebiegłeś się moją furą? No dobrze, pewnie. Czuję. No, siadaj, dawaj. Na kolano. Dupy jakieś idą? To dawaj. O cholera, nie wiem. To nasze, dnia. nasze dupy, spokojnie. Aha. Jestem nasze jeden przycisk od rozjebania ich. Nie. To koleżanki. Przycisk na pilocie do C4. Cześć. Witam. Przejęli Aloro. Dzisiaj tylko burgery. Ale skoro przejęliśmy Aloro, to wy wszyscy możecie tu zostać i w razie czego bronić. Nasz kuboid. Nie mam broni. Bronić. O, no. Mam latarkę. Mogę im siedzieć po oczach. Jak najbardziej. Proszę bardzo. Jak ogarniecie klamę, to ja mogę. Ale... Jasne, no, proszę bardzo, to klama. Ja będę świecić po oczach i nie będą nic widzieć. Nie, będą nie, lepiej nie poddymiać. Lepiej nie poddymiać aż tak. Zapraszam do szulików. A ammo? Ammo? Oczywiście. Nie, no jak nie ma. Ciebie zapraszam do szulików. Mam tylko do długiej. Nie, to spokojnie. Jestem kika zrelaksowana. Ewron, czemu ty tu jesteś? Przejęliśmy ten biznes. Rosalio i młodzieży, zapraszam na piętro. Dzień dobry. Na piętro? Chłop wbiegł i wybiegł. Widzieliście to? Nie mówi nic, zabić. Co? Jakie zabić? Tak. Jakiś chłop tu wbiegł i nic nie mówisz. Free Clawler, on tym przyjechał. Dobra, jak ktoś kogo... Odstrzeliwuj go. Dobra. Bob, idź sprawdzić, co ten pajac robi. Nie, zreportuj za 20 sekund. Dobra. Zmarł. Za 10 dojadę, za 10 wrócę. Kod zmarł. To Chińczyk safe. W moim lokalu. A masz pierścień? Witam. Kurwa, oszukany ten burger shot. Taki oszukany. Zapraszam tutaj do klasy numer 1. Dobra, witam. Szejka jednego? Za darmo. Proszę bardzo, gratuluję. Dzięki za suba. A, na tacy. No, tak pan też może wziąć. Zapraszamy ponownie. Dzięki. Tak? Ten gość to jest typ, który odwoził rannych stąd. To napierdolaj w niego. Do inwalidu. Szacunku do inwalidy. No, najlepiej skopać inwalidę leżącego, bo nie w stanie i nie oddać. Tak. No, ale coś jeszcze panu podać? Nie. Okej. Przyjeżdżaj stąd. Dorwę. A dla pana coś będzie? A można się pojawić? A to za chwilkę, muszę tylko do czurczu. Coś na stres. Na stres? Tak. Dobrze, nie ma problemu. Bob, daj mu coś, jakąś fajkę. Na stres? No nie ma fajek, bo się chciałem. Słuchaj, masz tu młody człowieku. Witam serdecznie, witamy w Aloro Ristorante Burger Shot Edition, zapraszamy. Masz tu młody człowieku, szuma, jedź po papierosy. Przebierz, dobra? No i super, to przywieź tutaj dwie paczki, jedna dla mnie, jedna dla ciebie. Dobra. Dzień dobry. My na pizzę do kolegów. Na pizzę, oczywiście, jak najbardziej. Pizzę dzisiaj nie ma, ale są burgery. Mogę zaoferować burgery. No kurwa, burgery, proszę bardzo, za darmo, o dziwo. Po burgerek może. Restauracja jest taka kurwa przejęta. Zapraszam, proszę bardzo, na tacce za darmo, dobra, shake dobra, i burger. Jakiś veggie się czym znajdzie? Veggie? Iwo, pojedź po veggie. Znajdzie się, proszę bardzo. Proszę bardzo, jest, nie ma problemu. Jak najbardziej. Wszystko pasuje, za darmo. Cena zero. Tu nie miało być jakieś tiramisu? Tak. Nie. No, od dzisiaj veggie przejęta restauracja. Ale jak na zawsze? Nie. No, jak ją odbiją. Po co pan tylko maszyników na plecach? W razie jakby przyszli właściciele. Chuj z tym kałachem. Nie jest właścicielem? Nie jestem.
Okej, okay, dobrze. Nicolo Carbonara. Jesteśmy franczyzobiorcami. Franczyzobiorcy. Tak. Proszę pana, ale pan chyba teraz nie strzela z palca i nie 60-uje, co tu się dzieje, prawda? Pan ja wyjął telefon, pan chyba kapusiem nie jest, tak? Nie, jak najbardziej. Pan na policję, tak? I zrobił na to. O, cholera, co ty robisz? O, k***a, się przestraszyłem. Ja pierdolę. O, k***a, się przestraszyłem. Cholera, idź we mnie już? Nie, ała. Nie mogę, jak jestem dead. Dzięki, stare, dzięki, dzięki. A, zajebiście, zajebiście jest. Pamiętajcie, pilnujcie miejsca. A tu jeszcze ktoś? No kurwa, ja leżę! O, się przestraszyłem, Jezus. A akurat się odwróciłem w lewo, a chłopcem, że gdzieś w prawo. Zabieram. Sadgę. To było bardzo niemiłe z ich strony. Dałem im free burgerki. Nawet ślub odprawiłem. Dobra, czasu stara. Dobra, biegniemy, 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 biegniemy. Chodź, bo przyjmują już. Jak jest? No. No na lewo są, kurwa. Gdzie? No lewo parki. No to napierdamy do nich. Leć. A! Czemu napierdala jeden fioletowy? Gdzie jest ten Carbo z Davidem? Cały pierdolony scenariusz dzisiejszy. Gdzie nie jest Carbonara i David? Carbonara u góry, David się tu kręci, my zaważymy wam. Się tu kręci. What do you mean, się tu kręci? No, nie szpital wiem, i trzecia fala. Bob jest. Dobra. Jak wiedzą, że jest kurwa oblężenie, to teraz powinno być dużo ciężej. Coś z czego? A, dzień dobry. Jasne, spokojnie, zaraz się będzie, zaraz będzie. Trzecia fala. Trzecia fala? Oho. Zombies. Myślisz, że tam wiadą? Cholera wie. Mnie AOD stapowało. Weszli jak kurwy. Przy na przyczajce, a potem tapnęli. Ała. No też się nie spodziewaliśmy. Nie, na mnie no tak to nawet coś zdetonował, nie? Warto zerknąć. A może tutaj akurat ktoś tutaj się spodoba? I szejk może to przykawkować coś takiego? Dobrze, Bob, dobrze, zajmuj się front house'em. Wszystko pod kontrolą, nic o cholera. A to co 4 znaczy, wiesz o co chodzi? Nadal jest? Nie ma, nie ma. Aha. Kurwa, kupujcie burgery, łapy do góry. Zo. Co byście chcieli? Proszę sobie usiąść. Tak. Ten pan Groszek, co teraz przyszedł, mnie poddał, a zapytał, jak mam na imię i przeprosił. Jest miły. Zapraszam, panowie, usiądźcie się do stołu. No to git. No. To Lamar. Słyszałeś to? Nie znam, ale jest miły. Ja go znam. 4 minuty. Ogarnia nam zapalników Lamar zawsze na pan. No i jest koksem, tak? Niech się usiądzie i sobie zje coś. Zup. Proszę burgery. Nic osobistego. Albo w jednego koła. Proszę bardzo. Panowie się rozgłoszą. Ja może trzecie krzesło B.O.B. przygotuję. 07! 07, możemy się zawijać. 07? 07, możemy się zawijać. 07, możemy się zawijać. B.O.B. trzeba wziąć wózek. A Gusia, no 7-7 to będzie z odświeżeniem. Wszystko będzie lepsze. Bo to jest tak proste otworzenie serwera GTRP. Wystarczy po prostu go otworzyć i już wszystko jest lepiej. Spierdamy. To już nie trzymy na ręce. Nie mogę wejść do bagaja, kurwa. Dobra. Jedziemy! O, teraz tylko z kujem trzeba zagadać. Papiery do doju. I git. Jedziemy. Przebrać się. I zaraz będzie ten wyścig D. 22:15. Czy jest Sun? Wbija jak coś. Dzwoniłem do niego 10 minut temu. Chcę się przebrać. Chyba, że nie chcesz tutaj. Możemy tutaj, na spokojnie. Chat, jak jestem riderem, to jak powinienem się ubrać? No, jestem w sklepu obok Burger Shota. Zajebiście wyglądam. To dawaj, chodź.
Dobra, no to odliczać, żebym wiedział, kiedy startować. 5, 5, 4, 3, 2, 1, start! Stawa. Zapraszam, zapraszam. To jest chyba za mało, dostała. Para, super, czekamy, trójka ciekawe. Trójka jest bitem. Nie, czwórka, czwórka, wiesz? Dalej, czwórka. Wiesz co, ja ogarnę ten samochód sobie teraz, jak on jeździ. O, pomysł, no. Zobacz co, jak hamuje przede wszystkim, nie? Nawet git, nawet git, no nie? Na żwirze. Długie chyba zaraz zakręty żwir? Chyba toporne zakręty. Hamuje bardzo dobrze, ale czy zakręty toporne? Ty, ktoś jedzie oddać tego, humana. Nie, dobra, jednak nie. No toporne nie, zakręty, toporne zakręty, dobra. A klaczyk? Nie widzę, to? Nie widzę. A, no tak, racja. No, pewnie, pewnie. To ja ci będę mówił teraz i ty klaczujesz wtedy. Dobra, dobra, dobra. Kim mi pojedzie? Z kulturą do dziecka mojego. Dobra, stary, dostają dokładne wytyczne mapy. Mam ją przed sobą dokładnie teraz. Okej, okej. Będzie tak, 30 lewo, 90 w prawo, 100 w przód, 400 w tył. Jezus, ale... 60 lewo, pół skos. Już się wyjechaliście? Dobra, puszczam wam, 20 sekund. A nie możecie kursyjny... Dobra. Naprawić? Ali się słyszałeś? Będzie jakiś imba zakręt. Jakiś imba zakręt, trzeba to spokojnie, no. Dobra. Ale to Janinka jechała, to też trzeba pamiętać. Powodzenia. Tobie również. Dołączam, Erwin jesteś? Tak, mów. A nie, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów. Dobra. Odliczaj, pamiętam odliczać. Dołączyłem. Ja widzę, ja widzę. 13 sekund, 12. No ja widzę z samochodu, nie? Tak jak ty teraz widzisz. 9, 8. Widzę. 7. 5, 4, 3, 2. Jeden! Go, 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 go! Dobra, jedziesz cały czas prosto, trzymasz się lewej strony. Będzie małe odbicie w prawo, trzymasz się cały czas lewej. Pamiętaj, że nie widzę nawet trasy, nie? W sensie GPS-a. Tak, 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 tak. Cały czas prosto, prosto przecinasz. Cały czas prosto, bardzo dobrze. Będziemy dojeżdżać do głównej drogi w lewo będziemy skręcać. Tutaj i w lewo, i jeszcze raz w lewo. Od razu w lewo. Od razu w lewo, tutaj, skręcam w lewo. Tak. W lewo. Skręcasz, za mostem będzie w lewo. Ostry zakręt w lewo. Za mostem ostry zakręt tak, w lewo. Nie, nie, do przodu musisz, tam jest checkpoint. Checkpoint, dobra. Sorry. Tu jest checkpoint. Prosto, przepraszam, prosto, prosto jedziesz, prosto jedziesz. One są tak checkpoint. I cały czas głównej drogi się trzymasz. Dobra. Cały czas głównej drogi się trzymasz. Tu nie będziesz miał żadnych skrętów. One te checkpointy są na sobie, debil, ktoś to ustawiał. Cały czas no, no. Prosto. Mhm. Dobra. Tu w lewo, tutaj w lewo będzie odbitka. Tu w lewo odbitka. W lewo odbitka. I jedziesz sobie w góry. Tu jest cały czas jedna droga szrutowa. Tu będzie mocny zakręt w lewo. I trzymasz się drogi. O, uważaj, bo samochód przed nami stoi. I cały czas w górę jedziemy. Dobra. Jak oni to osiągnęli? Nie wiem, nie mam pojęcia. Są problemy ze skrętem, tak. Także, no, tak jak Vasquez mówił, powoli w górach. To jest cały czas slalom i taki lewo, prawo będzie. Dobra. Ja już się zobaczę. Tu jest cały czas prosta droga szrutowa. Dobra. Teraz będziesz miał mocniejszy zakręt w lewo. Teraz, za chwileczkę będziesz miał za 4, 3, 2, okay. 1, mocniejszy zakręt w lewo. Dobra, i po tym łuku zajebiście. Prawo. To jest ostry łuk. Ostry teraz łuk. Jak wyjedziemy z tego łuku, będzie znowu w lewo, także się nie rozpędzaj. Dobra, nie rozpędzam, w lewo. Tak, i tu może, tu jest prosto, cały czas prosto. Dobra. Cały czas prosto, łuk w lewo jest przed nami. A, tutaj stary skacze ten samochód. No, no, no. Muszę tak ten. W lewo i teraz ostry będzie w prawo. Widzisz tą trasę? Widzę, widzę. Jest cały czas ostry w prawo będzie. Dobra. Ostry w prawo i teraz ciśniesz. Ja już sobie patrzę kolejne. Co tu kurwa stop, jest? Stop, prawo, prawo. Prawo, tutaj. O kurwa. Wjeżdżasz małym. Wjeżdżasz tym małym. Zajebiście, zjeżdżasz w dół. Zajebista trasa. Zajebista, zajebista. Tutaj w lewo, w dół. I będzie, dojeżdżamy tutaj, będziemy do rzeki dojeżdżać. Tu już możesz zeskoczyć na dół. A, dobra, okej. Okay. Albo na spokojnie sobie zjechać. Zajebiście. Tutaj będziemy mieli checkpoint przed nami i w prawo odbijamy tutaj. Już tu już w prawo? Prawo. Dobra. Prawo, tak, 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 tak. I lecisz prosto po tej drodze. Full pizza, dobra. Full rura. Zajebiście. Tutaj jest cały czas bez żadnych tutaj niespodzianek. Cały czas prosto. Będziesz miał dwa rozwidlenia, nieważne, możesz jechać prosto. Cały czas prosto, tutaj będzie zaraz ten most przed nami po lewej stronie, będziemy przez niego przejeżdżać. Przejeżdżamy przez most, most, dobra. Tak, 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 dokładnie tak. Przejeżdża i w lewo. Tak, sorry. Dobra. I cały czas prosto, tu jest cały czas jedna droga. Najlepsze, że ja cały czas gazuję. No, no, to jest no, no. To taki wolne. Zostało 67 checkpointów, jesteśmy na 16.
Dobra. Tutaj cały czas prawo, lekko w prawo, potem znowu w lewo, króciutko. Cały czas jedna droga. Jakby odliczaj mi do zakrętów, takiego, że muszę wyjechać z trasy. Bo tak to widzę trasę, tylko bardziej zakręty, nie? Tutaj mocny będzie w prawo, taki po łuku, tak że się nie rozpędzę. Ładnie. Dobra. Zajście. I dojeżdżasz tutaj. Trzymasz się największej drogi, lewej strony się trzymasz cały czas. Tutaj będą parę rozwidleń, będzie. No czy ja pierdolę, no akurat... Unlucky, unlucky. Parę rozwidleń, w lewo, trzymasz się lewej strony i teraz mocno w prawo, tu w prawo. Tu już w prawo, zajebiście. Chciałem ominąć samochód, to nagle się postawił, no. Trzeba zrobić. Dobra, zygzak. Zygzak jest do zrobienia i cały czas do góry lecisz. W prawo mocny zakręt. Tu jest trochę prostego. Mhm. Będzie większy zakręt w lewo, który będzie musieli odbijać na rozwidleniu za około 12, 11, 10, tu? A dobra, 9, jeszcze cały czas tutaj, tak? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu w lewo. Dobra, dobra, zajebiście, zajebiście. Nie, nie, mocny w prawo wolniej. Mocny w prawo. Tak, jest mocarny i lecisz do przodu cały czas. Dobra. Przejechaliśmy do typiareku. Tutaj będzie tak i cały czas trzymasz się prostej tutaj tej drogi. I cały czas lewej strony. Będą od rozwidlenia w prawo, trzymasz się lewej strony cały czas. Dobra. Tutaj ten, cały czas prosto i lewa strona. Cały czas ciśniesz do lewej. Przed nami kolejny checkpoint. Żeby się jeszcze nie wysflipowaliśmy, to jest cud. No, no, no. Tutaj mocniejszy zakręt w prawo jest. Mocniejszy zakręt w prawo będzie znowu. Dobra, widzę. Jest, to jest właśnie ten. Teraz prosto, będzie łukiem do lewej. I cały czas prosto, będziesz przecinał drogi, cały czas prosto. Okej, cały czas prosto jadę. Tak, cały czas prosto i wyjeżdżasz na tą drogę. Na tą drogę tutaj, tak, dobra. Tak, i cały czas prosto lecisz, zwolnij troszeczkę. Mocny w prawo, 90 w prawo będzie. Dokładnie, okay. I cały czas lecisz tą drogą. I będzie rura teraz pełna dzida do przodu. Tam pamiętaj, na końcu jest, zaraz ci powiem, za ile będzie taki skręt, żeby się nie wyrąbać. Będzie jeszcze jeden taki mostik tam. Cały przez most przejeżdżamy. Dobra, dobra. Zacznij zwalniać. Zapuść. No. Ale spoko, nie jest źle. Drugi checkpoint jest na dole. Tak? Tak, drugi checkpoint jest na dole. Dobra, szybki flip, spokojnie. Dawaj. Trzeba pamiętać, że jakbyśmy nie skipnęli, to tak, w sumie tak, byśmy tak, jechali. Dobra, dobra, byśmy spokojnie. Jechali cały czas. Dobra, byleby szybko ten. Jest nie najgorzej, naprawdę jest nie najgorzej. Dobra, przysiad. Ja wsiadam, dobra, cofamy. Gdzie? Prosto jedziesz. Prosto? Tam przed siebie, tylko do lewej strony będziesz musiał lekko podjechać. Leciutko. Tu teraz i lewo. Już do lewej, teraz już do lewej. Mamy, prosto lecisz. Prosto? Prosto lecisz, mamy, tak, lecisz. Ty, prosto. To nie wyszło tak tragicznie w sumie. Nie wyszło tak źle, nie. Zajebiście wyszło. I cały czas, dobra, lecisz główną drogą. Tutaj cały czas do lewej, odbitka na taką szarą drogę, ale cały czas do lewej się trzyma. Dobra. Cały czas do lewej. Spokojnie, do lewej, prosta, tu jest, będzie za około 5, będzie mocny zakręt, 4, jeszcze cały czas prosto, 3, 2, 1, tu jest lewo, mocny zakręt. Dobra. I cały czas lecisz prosto. Dobra, lecę prosto. Drogą. Tutaj będziesz musiał odbić na tą taką poboczny zaułek, ale cały czas jakby lewej. Dobra, okej. Wiem, taki skip po prostu tu jest, nie? Tu ten, jest, dobra. Tu jest ten, dokładnie. Wjeżdżam. I lecisz cały czas prosto, tu jest skręt w lewo, za górką. Pięknie. I cały czas prosto, zygzakiem. I prosto, do prawej. Do prawej. I prosto lecisz cały czas. Prosto lecę. I teraz prosto, będziemy wyjeżdżać na drogę, cały czas prosto lecisz. Dobra. Prosto tą drogą. I następnie... Cały czas trzymasz się głównej drogi, wokół jeziora, czyli będziesz w prawej strony się cały czas trzymasz. Wokół jeziora lecisz. Okej. Czyli tutaj lekki zakręt w prawo. I znowu cały czas prosto. I za około 5 sekund będziemy skręcać, odbijać w lewo. Ja ci powiem jeszcze. Zacznij zwalniać. Jeszcze prosto. Tutaj w lewo. Dobra. Zajebiście. I od razu będzie pierwsza, większa droga w prawo za 3, 2, 1. Tutaj. Spoko. Zajebiście. I od razu będzie znowu w prawo w kolejną drogę za jakieś, dobra, 3, 2, 1. Teraz. I będzie pierwsza w lewo. Dobra. Za około 3 sekundy dosłownie. Jeszcze kawałek, teraz w lewo tutaj. Dobra. Tutaj w lewo i następnie od razu w prawo. Od razu w tę drogę w prawo i wjedziemy do głównej drogi i odbijamy od razu w lewo.
lewo, dojeżdżamy. Jak dojedziemy do głównej drogi za jakieś 3 sekundy, będziemy odbijać w prawo na końcu. Czyli dobra. Na tym skrzyżowaniu w prawo. I pełna rura do przodu, trzymając się prawej strony. Pełna rura, aż dojedziemy do Sandy. I to będzie za jakieś 10 sekund mniej więcej. I na pierwszym zjeździe będziemy w lewo. Czyli na tym skrzyżowaniu teraz 3, 2, 1 już. W lewo. Odbijamy i od razu w prawo przed torami. Tutaj. Tak, zajebiście. I pełna rura do przodu. Dobra. 52, 53, 54. Dobra, cały czas rura. Przebijemy jedno skrzyżowanie tylko i będziemy musieli odbijać. Ale cały czas jeszcze prosto. Przebijam teraz. To jest to skrzyżowanie, tak. Cały czas prosto lecisz. Zwalniasz teraz i będziemy tutaj w prawo w tą drogę. I w lewo na głównej drodze. Dobra. Dojeżdżasz tutaj i w lewo na asfaltówce. I pełna rura do przodu jest. Dobra. To jest 56 na 67. Patrzysz dalej i cały czas prosto lecisz. Zajebiście. Nawigatorek ze mnie. Dobry. Jedziemy. Tutaj będziemy, teraz mijamy jeden w prawo, kolejny w prawo będziemy skręcać za jakieś 10, 9, 8, 7, 6, 3. Tutaj będziemy w prawo. I od razu w lewo w tą asfalt, tą żwirową. Żwirową, tu w lewo, tu, dobra. Ta. I tą żwirową drogę lecimy cały czas prosto. Dojeżdżamy do głównej, będziemy w prawo przez most przejeżdżać. Okej. Tak, tutaj w prawo przez most. I od razu w lewo, w tą tutaj co widzimy, w lewo już teraz. A to dlatego ci się wtedy pomyliło. Ta. I od razu cały czas prosto lecisz. Jest jedna droga cały czas. Tutaj na spokojnie. I teraz jest długa prosta, możesz polecieć. Lekki będzie zakręt w prawo za chwilę. Raz. Tutaj lecisz pełna i od razu w lewo na tej drodze. I to jest ostatni checkpoint. W lewo tutaj. Na tej drodze w lewo. I tu jest. Koniec. Zaraz jeszcze. Pięknie. Let's go. Git. Ile? 10.06. Wiecie, ta trasa jest tak trudna, że jeszcze nikt nie dojechał. Serio? No. To my jesteśmy pierwsi. No. Ej, a czyli w sumie stan mieliśmy dwa błędy. Raz na początku ten miscommunications, żeby mam zakręcić, a mieliśmy prosto, a potem moje wyjechanie z trasy. To zajebiście, jak na 10-minutówkę. Te checkpointy mi się podupcy, bo one były na sobie. A spokojnie, bo ty mówisz tak hard w lewo i nagle nie, no prosto. I takie, o kurwa, dobra. I już CD ja wysyłam. Okej, no może się okazać, że... Wystarczyło ukończyć wyścig. Gigaczad! Mieliśmy jedną wywrotkę, ale tak to było. O, tata. To Iwo? Iwo, no. Iwo. Jaki czas? Bo... Jaki? Musisz mówić off-road, przód, lewo, tył, a nie wiesz. Palma, kurwa. Czyli droga szutrowa. Czyli ile czasu? Jaki czas? No powiedz. Co to droga szutrowa? On nie wiedział, co to droga szutrowa. Co to jest, kurwa? A droga no szutrowa. Właśnie, Santo mi mówi, za 20 sekund hard w lewo i 3, 2, 1 i skręcam w lewo. Ja nawet nie muszę wiedzieć, w co ja skręcam, ja po prostu skręcam, jak mi mówi 3, 2, 1. S-Club. Jaki czas? Bo no, organizator czas? Pyta, the audio zapytał tak. jaki czas? 12 minut. 12? To i tak lepiej niż dziewczyny. To drudzy jesteście. Gdyby mnie ktoś nie potrącił. Drudzy jesteście, bo trasa była zajebiście ciężka, no każdy się wypierdzielał. A wy jaki mieliście czas? 10. Nieźle. I Marcin czat, ej Sade, moglibyśmy siedzieć 2 minuty w miejscu ile? I tak byśmy byli szybciej. Rozumiesz? Taka przerwa, 2 minuty byśmy sobie postali. To nie jest źle, a przez pastora. No właśnie. Przez pastora, nie. Wszystko jasne. Dziewczyny, jakbyście się nie wypierali na trasie, to może pastor by was nie musiał przejeżdżać. No. Przed nami byłyście. Dwie pozycje. Było pojechać, było się nie wypierdolić. To jest dziewczyny lekcja na dzisiaj. Ile? 9.25. Niemożliwe. Pierdolicie. No możliwe, no. Jak kurwa 9.25? No bo ani razu się nie wywalili, nie? Nie wywaliście się ani razu? Kurwa. No to nasze błędy dwa. O najgorszym wypadku będzie się trzeci. No ta. Bo dostałeś tylko whiska skarbo. O, whiska skarbo jeszcze. No, przypomnijmy, whiska zrobił tę trasę także. Ale z aligatorem. No, ale wie, lepiej. O, whiska to, że w ogóle występuje, trochę cringe. No. To może będzie następnym razem ze mną jeździł, ja kierowca, on nawigator.
O! Wyrównanie niezłe. Tylko poproszę, żeby auto powstało takie na moje... A wy nie jechaliście pierwsi? No jechaliśmy, ale nas kosało taksówkę, startowaliśmy jeszcze raz. A, jeszcze raz startowali, czaić? Nie, no. Startujemy jeszcze raz. Ty, Dia, to jak ja teraz dam trasę, to jeszcze raz chcę, bo we mnie pierdala Madi. To jak my, startowaliśmy, to mieliśmy furę Janiny. No tak, my też... Ile? To czemu inni mogą powtarzać? Ja pionę. Tylko kwestia powtarzania. Pewnie chcemy. Jeszcze raz chcemy, proszę bardzo. My też chcemy jeszcze raz. To dajcie, na prawe auto, które to jest auto. Ile to jest? Ale my się wyjechaliśmy po tym. Po tunelu. Nie, no nie, no nie będziemy powtarzać. No nie będziemy powtarzać przecież, no już nie będziemy tacy spłakani. No i coś się dla mnie ma problemu. No i tak Reinhardt blatuje. Jaki czas dziewczyny? Czy by nie jechałyście drugi? I jak? Au. Ty, no fajnie nam poszło, nie? Fajnie nam poszło. Zmiana gierki, halą już późno, czat. I was Heidi? Nie wiem. Fajne! Mi się podoba coś takiego. Fajne są te, no. Is it? Fajne te furki Flash GT. No. W sensie, fajne do pościgów. Do jazdy, ale na takie tory są mega fajne, tory, nie? No. Może musimy bardziej ryzykować, bo albo zrobisz top 1, albo się wyjść z trasy, no nie? No. Zyp! Idealnie zaparkowane. No, super. Jest jakiś problem, psa? Nie, no cóż. Ja mogę, że wsiądę i wysiądę, co? Wiesz co, ja mam problem, bo ja już nic nie widzę, także... To trzymaj się, hej. Na razie.